co osły jest czytanie lub cyferek dodawanie. Na zielonej siedzi trawce albo kąpie się w sadzawce. Konkurs wymyśliłam, myślą przewodnią tego konkursu było zapoznanie dzieci z twórczością właśnie poetów, pisarzy z naszego regionu. Była popularyzacja twórczości właśnie pani Hanny Niewiadomskiej. Mało tego, pani jest babcią mojej uczennicy, więc to już był drugi argument właśnie, żeby dzieci przybliżyć w ogóle do czytania, do popularyzacji wierszy, całej literatury, w ogóle jeszcze jakby rozwijania czytelnictwa wśród tych małych dzieci. Ponadto sam konkurs chcieliśmy jakby pokazać dzieciom możliwość wykazać się na scenie, elementy aktorstwa, sposobu przekazywania recytacji tych wierszy. Ja jako autorka to jestem zachwycona. W ogóle dla mnie słuchać interpretacji moich wierszy, które wykonują dzieci, no to jest zawsze miód na serce, prawda? I taki argument, że pisać dalej. Dzieci no, były rewelacyjne, poprzebierane w świetne stroje, pełne ekspresji, pełne śmiechu, żartu. Także ja siedziałam tam naprawdę zachwycona i oczarowana ich talentem i dziękuję bardzo za organizację tego konkursu. Jest mi ogromnie miło, że właśnie na terenie legionowskim też takie konkursy się odbywają do moich wierszy i że mogę być jurorką, chociaż to wcale nie jest to łatwa praca, prawda? Potem, bo poziom jest wyrównany, ale naprawdę była to dla mnie ogromna radość i dziękuję za możliwość uczestniczenia w czymś takim. Miejska Biblioteka Publiczna w tym roku po raz drugi dołączyła jako współorganizator recytatorskiego konkursu Bajczytanki Pani Hanki. To już jest druga edycja, uczestników mieliśmy co niemiara i mamy nadzieję, że nie ostatnia. Poziom uczestników w tym roku był naprawdę wysoki, zaskoczyły nas rekwizyty i przygotowanie. Oczywiście było trochę stresu, ale postanowiliśmy podejść do tego z humorem. Cały konkurs rozpoczęła sesja jogi uśmiechu, czyli fantastyczne ćwiczenia odprężające dla dzieci, tak żeby ci najmłodsi nie stresowali się wejściem na scenę i udziałem w konkursie. Obrady jurorów w tym roku były wyjątkowo burzliwe. Przyznano dodatkowo 2 drugie miejsca i 2 trzecie miejsca, przyznano także wyróżnienia. Jurorzy długo naradzali się i trzymali uczestników w niepewności, ponieważ poziom był naprawdę wysoki. Jurorzy wzięli pod uwagę przede wszystkim kategorie wiekowe. Uczestnicy byli podzieleni według klas od 1 do 4. Trafili nam się w tym roku także uczniowie zerówek, którzy bardzo chcieli recytować wiersze pani Hani Niewiadomskiej. Oczywiście zgodziliśmy się i oni także brali udział w konkursie. Wśród nich nawet jedna osoba została wyróżniona. W przyszłym roku myślimy o poszerzeniu formuły konkursu ze względu na bardzo duże zainteresowanie. Być może okaże się, że dotrzemy z tym konkursem także do szkół w całym powiecie legionowskim.